Marek, pierwsze pytanie przede wszystkim o twoje zdrowie. Jak to teraz wygląda, bo nie przygotowywałeś się z chłopakami od początku tego okresu? No tak, nie przygotowywałem się, opuściłem 3 tygodnie. Moim zdaniem nawet w miarę najważniejsze, bo nie byłem w górach z chłopakami. Ogólnie 3 tygodnie straciłem. Próbowałem to jakoś tam nadrobić. No są jeszcze małe tam mankamenty, ale wydaje mi się, że do pierwszego meczu będzie wszystko w porządku. Trenuję już cały czas, grałem te sparingi, w miarę dobrze się czuję. Kontuzja nie dokucza? Trochę boli ta ręka, ale cały czas obudowuję ją na siłowni i robię zabiegi i tego. No, aż tak mocno nie dokucza, tak jak dokuczała wcześniej. Jest znaczna poprawa. Co powiesz o waszych meczach sparingowych, tych w okresie przygotowawczym? Nie wszystkie niestety tak wyszły wam, jakbyście się tego spodziewali. No, tak jak mówisz, te mecze nie wyszły po naszej myśli. Część tych meczy też poprzegrywaliśmy, ale to mi się wydaje, że to było po prostu skutkiem tego, że naprawdę ciężko trenowaliśmy. Teraz już wydaje mi się, że na tym meczu już będzie świeżość, już widać taką świeżość na treningach. Też nam trochę te kontuzje doskwierały i z tego to się wzięło, że tam niektóre te mecze poprzegrywaliśmy, ale tak jak już mówiłem, mecze sparingowe, a mecze ligowe to są dwie różne rzeczy. Także pierwszy sprawdzian na nas czeka w niedzielę i myślę, że będzie pozytywny. Oprócz gdzieś tam tej sprawności sportowej liczy się oczywiście także atmosfera w zespole, a kogo o nią zapytać, jak nie kapitana drużyny, jaka jest atmosfera? No powiem tak, że chłopacy, którzy przyszli, szybko się zaklimatyzowali. Atmosfera naprawdę jest fajna. Wspieramy się wszyscy jako kolektyw, jako drużyna i myślę, że będzie to owocowało. Jak wyglądał ten wasz ostatni tydzień treningów przed meczem z Zagłębiem? No ogólnie dużo analizujemy, wykluczamy nasze błędy, dużo pracujemy pod grę z Lubinem niedzielną. No i myślę, że to zaowocuje i tak jak już to powiedziałem, to jest pierwszy mecz, szkoda, że to jest pierwszy mecz derby. Derby, no sam wiesz, że derby to jest mecz podwójnego ryzyka i będziemy robili wszystko, żeby te 2 punkty zostały tu w Głogowie. Postawiony cel przed zespołem to wejście do 6. Łatwo nie będzie? No na pewno łatwo nie będzie. Tak jak już trener tutaj wspomniał, naprawdę liga, może komuś się to wydawać, że to jest nieprawda, ale naprawdę liga się wyrównała, bo nawet po pierwszym meczu widać Zabrze ze Śląskiem, no widać, że Śląsk też się nie położył, też Zabrze się to dosyć męczyło i ogólnie wydaje mi się, że ta liga naprawdę się wyrównała i, no i będzie ciężko o te 6. miejsce, ale jest w naszym zasięgu. To co, to pora zaprosić kibiców na ten pierwszy mecz, no i chyba na wszystkie w tym sezonie, prawda? No tak, no bo przecież gramy dla kibiców, na pewno jest naszym 8. zawodnikiem. Myślę, że w niedzielę nam pomogą sięgnąć po pierwsze zwycięstwo i chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich fanatyków Szczypiorniaka na pierwszy mecz niedzielny derbowy zresztą z Zagłębiem Lubin.